Wiadomości 10 minut TV Słupsk, 17 sierpień rok 2017 Wczoraj w południe, w trakcie udzielanego wywiadu dla lokalnych mediów na terenie Teatru Rondo, przedstawicielka Słupskiego Ośrodka Kultury stała się ofiarą kradzieży telefonu komórkowego oraz okularów, które pozostawiła na chwilę na parapecie. Na terenie Teatru Rondo w Słupsku doszło wczoraj do zuchwałej kradzieży telefonu i okularów korekcyjnych. Udzielająca wywiadu do lokalnych mediów, przedstawiciel Słupskiego Ośrodka Kultury Pozostawiła na czas wywiadu swój telefon i okulary na parapecie. Po wywiadzie okazało się, że pozostawionych rzeczy nie ma. Wezwani na miejsce policjanci ustalili, że związek z przestępstwem ma uwieczniony na monitoringu mężczyzna, informuje Sebastian Cistowski ze słupskiej policji. Podjęte działania przez policjantów kryminalnych komisariatu policji i w Słupsku doprowadziły do zatrzymania pięćdziesięcioletniego letniego mieszkańca Słupska. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży i dobrowolnie poddał się karze. Za to przestępstwo grozi do pięciu lat więzienia. Odzyskane mienie wróciło do właścicielki.